Dzień dobry Państwu, witam na moim kanale. Proszę Państwa, chciałbym kontynuować mój poprzedni materiał dotyczący jakoby nadzwyczajnej jakości Biblii Gdańskiej, której to piewcą jest Pan Piotr Skórzyński na swoim kanale. Pan Piotr Skurzyński jest przedstawicielem. W Polsce organizacji Sure Foundation Baptist Church. To jest taki odszczepiony od Baptystów kościół, nie wiem, protestancki na Wyspach Brytyjskich, z główną siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Ja to omawiałem, ja to omawiałem proszę Państwa, w poprzednim, w poprzednim materiale. Teraz tylko wspomnę, że ci, jakby przedstawiciele tego wyznania uznają jako zasadne stosowanie jedynie Biblii króla Jakuba. To wynika z ich założeń doktrynalnych, które są tutaj wyraźnie opisane. Wierzymy, że Biblia króla Jakuba jest słowem Bożym i też tutaj na końcu to nie jest pełna lista. Wierzymy we wszystko co znajduje się w Biblii króla Jakuba. Czyli nie ma tu informacji, że wierzymy we wszystko co znajduje się w Biblii przetłumaczonej z tekstu z receptus, tylko wierzymy we wszystko co jest w Biblii króla Jakuba. To jest dobre dla ludzi, którzy są anglojęzyczni. Natomiast rodzi, rodzi straszne problemy wśród ludzi, którzy nie znają języka angielskiego, a tym bardziej staroangielskiego, bo w takim to języku jest ta Biblia napisana. Proszę Państwa, zmierzam do tego, że pan Piotr Skórzyński przekonuje wszystkich tu obecnych, znaczy nieobecnych, tylko wszystkich zainteresowanych, że w Polsce. Yy, najlepsza jest Biblia Gdańska, mimo tego, że po pierwsze, nie jest to Biblia Kr króla Jakuba, to jest pierwsza sprawa, jedynie i faktycznie Nowy Testament jest przetłumaczony z tekstu Receptus, ja o tym mówiłem, ale jeszcze jest druga sprawa taka, też o której wszyscy zapominają. Otóż yy, Biblia Króla, znaczy Biblia Gdańska jest Biblią napisaną przez wstrętnych protestantów, czyli braci czeskich oraz kalwinistów, których to Pan Piotr na każdym kroku wyśmiewa w swoich shortcach i materiałach wideo, uznając ich za synów szatana. Innymi słowy, ja to też mówiłem ostatnio, innymi słowy, Biblia napisana przez szatańskie nasienie nie może być dobrze przetłumaczona, i to jest chyba raczej oczywiste. Niestety to nie bierze, znaczy tutaj pan Piotr, Piotr jakby tą, ten punkt widzenia zakrywa zasłoną milczenia i, i, i jakby ten problem znika. Jeśli nawet przyjąć retorykę, że nie skłaniamy się ku wierzeniom tychże braci czeskich czy kalwinistów, tylko skłaniamy się ku ich wiedzy, tych tłumaczy, którzy to tłumaczyli to równie poprawnym argumentem jest założenie, że wszystkie Biblie stworzone przez, nie wiem, nie na tekstu receptus, tylko przez Nestlalanda, też przez specjalistów od innych wyznań w, lub wręcz ludzi bezwyznaniowych, także są poprawne, bo to jest dokładnie ten sam argument. Nie ma najmniejszego powodu twierdzić, że Biblia stworzona przez kalwinistów i braci czeskich, tych, 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 tych biblistów na tekstu receptus jest dobra, a na Nestlalandzie już nie jest dobra. Skoro bierzemy pod uwagę ich dorobek naukowy i tylko i wyłącznie wiedzę naukową, to nie ma najmniejszego powodu, żeby twierdzić, że ci drudzy też nie mają racji. Zwyczajnie po prostu. Ale uczciwszym będzie argument, że to, że, że to są, że to pomiot szatański, to pomiot szatański, więc po pana Piotra trzeba sobie szykować kapustę. Znaczy się kasę na korepetycję ze staroangielskiego i wiodą nauki, trzeba się uczyć staroangielskiego, żeby umieć czytać Biblię Króla Jakuba, bo tylko ona jest prawdziwa. Ale wróćmy, proszę państwa, do, do, do sedna. Na co chciałbym zwrócić uwagę? Otóż formuła tych tak zwanych szorców, które są używane przez, przez pana Piotra, budzi moje poważne wątpliwości. Z jakiej przyczyny? Wiedzą Państwo, szorcy są takie króciutkie filmiki, nawet wielkością dopasowane do telefonu komórkowego, gdyż są nagrywane na telefonie komórkowym mają dość ograniczone możliwości podpinania pewnych wiadomości i treści, ich długość to bodajże 3 minuty i nie nadają się do argumentowania czegokolwiek. Są może one dobre do nie wiem, do pokazywania. Yy, jakichś żarcików i, 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 i takich jakichś historie, jak że ktoś, nie wiem, wyrżnął na krześle, bo krzywo sobie usiadł, nie wiem, yy, majtki mu spadły albo rów mu wyjechał, no to może, no to może do, do tego to się nadaje. Ale zdecydowanie nie nadaje się do tłumaczenia Biblii, a tym bardziej do mówienia, że, nie wiem, Biblia tysiąclecia jest niedobra. Z uwagi na. Prosty powód. Nie można tutaj przeprowadzić jakiegoś konkretnego dowodzenia w czymkolwiek, bo umożliwia to jedynie wycięcie skrawka materiału z, z, ze strony Biblii, na przykład tysiąclecia. Nie pokazujemy całej strony, czyli jakby tłumacząc się tą formułą, możemy fałszować y, 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 poglądy. A ludzie, którzy obejrzą w trzy minuty y, takie, taki shit, Yy, są są w stanie w stanie odnieść błędne wrażenie, że pan Piotr mówi prawdę. Proszę Państwa, dość mocnym argumentem w mojej ocenie przeciwko tym wypowiedziom na temat jakości innych Biblii jest brak na stronie głównej Pana, pana Piotra, ani w ogóle w materiałach, jakiegoś dłuższego materiału na temat nadzwyczajnej jakości Biblii Gdańskiej. Nie wiem, może źle szukałem. Jeśli ich faktycznie jest, to zrobię o tym następny film. Bardzo chętnie, ale nie widzę wśród materiałów tutaj tych pełno, pełnometrażowych u Pana. Piotra, jakiegoś, jakichś pochwalczych na temat, pochwalnych peanów na temat nadzwyczajnej jakości tejże Biblii. Oczywiście w szorcach to on tam bryluje i tam wyśmiewa inne Biblie, no bo w trzy minuty to każdy byle cieć potrafi cokolwiek napisać lub, lub nagrać, ale jeśli chodzi o jakieś dłuższe wywody potwierdzające rzekomą wysoką jakość Biblii Gdańskiej, no to pana Piotra już na to nie stać. Zresztą wdałoby się w polemikę z ludźmi, którzy coś niecoś wiedzą i nie są tak, tak, jakby zapatrzeni w tą archaiczną, już i mało wiarygodną Biblię. Muszę to powiedzieć z całą stanowczością. Ale proszę Państwa. Na czym bym się chciał skupić? No, chciałbym się skupić na dalszej części tego materiału. Otworzymy go sobie ponownie i zajmiemy się dowodami, które przytacza pan, pan Piotr. Znowu ponownie oddamy głos panu Piotrowi. Zatrzymam materiał w tym momencie i będę państwu pokazywał, jakich nadużyć dokonuje tenże mężczyzna. Jak dańska to najlepsze tłumaczenie pisma świętego w języku polskim. Ale to, że ja tak powiedziałem, o niczym nie świadczy. Zdecydowanie Jeżeli ktoś chciałby się sam o tym przekonać, to musi porównać ją z innymi. Polecam zwrócić m.in. uwagę na te fragmenty. W Ewangelii Marka, na przykład, w Biblii tysiąclecia, możemy przeczytać coś takiego. Jak jest napisane u proroka Izajasza: Oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą, on przygotuje drogę Twoją. Dowcip polega na tym, że to nie jest napisane u Izajasza, tylko u Malachiasza. Dlatego w Biblii Gdańskiej, tak jak w greckiej... No właśnie, panie Piotrze, no dobra manipulacja, dobra, ale tylko na ludzi prostych, którzy niczego nie wiedzą. No bo tak, pokazuje pan tam fragmencik Maniuni strony Biblii Tysiąclecia, mówiąc, że jest tam cytat z Izajasza. Tyle tylko, że jakoś umknęło panu, nie pokazuje pan yy, o dziwo pełnej strony Biblii Tysiąclecia. A może byłoby warto, bo wtedy byśmy nagle zobaczyli, że ten tekst, po pierwsze, ja, ja pokazywałem w poprzednim filmie, jeśli ktoś jest chętny, dlaczego tu jest Izajasza, to proszę obejrzeć mój poprzedni materiał. Ma tu być Izajasza i to wynika z tekstu greckiego, ale nie tekstu z Receptus, który jest starym i niekompletnym yy, źródłem. Ale co to jest istotne? Pan Piotr usiłuje nam wmówić, że to jest cytat z Malachiasza, a nie z Izajasza, i dlatego tu są jacyś prorocy według, według Biblii Gdańskiej. Otóż, Szanowny Panie, gdyby pan sobie zeskrólował niżej, to by Pan zobaczył, że 1-2 jest napisane Malachiasza 3-1 cytat ten niekiedy uważano za glosę. Czyli jest to jakby niekompletnie przypisane do Izajasza treść. Jest tutaj wyraźnie wskazany też Malachiasz jeden. O ile w treści głównej jest mowa o Izajaszu, to jest też mowa o Malachiaszu. Zresztą cały ten tekst, jak się Państwo później przekonacie, jest zlepkiem z dwóch ksiąg, i z Izajasza, i z Malachiasza. Ale o tym oczywiście pan Piotr rezolutnie już nie powiedział. No bo jakby to musiałby z siebie wała zrobić, a to jest trochę słabe, no bo... Jak to robić z siebie wała. No, no więc mówię tylko półprawdy, żeby było y, y, rzetelnie. Dlatego w Biblii tysiąclecia, czyli proszę Państwa, to jest wydanie piąte akurat, y, ostatnie dostępne, mamy do czynienia z wyraźnym zapisem, że po pierwsze jest prorok Izajasz, i faktycznie duża część tego wersetu, chyba końcówka mówi y, y, jest treścią z Izajasza. Natomiast. Y, y, Pierwsza część jest, jest jeśli już pamiętam, z Malachiasza, więc wszystko jest też w porządku. Bardzo często yy, natchnieni pisarze przypisują treści jednemu z proroków, chociaż yy, jakby parafrazują bądź cytują z kilku. Tak to niestety było, Panie Piotrze, trzeba było o tym wiedzieć. Ale przytoczyliśmy Biblię Tysiąclecia, niekompletnie, bo wycinając małe okienko, yy, zróbmy teraz to z innymi Bibliami. Sprawdzimy sobie, jak jest w innych, tych wstrętnych, katolickich i protestanckich. Proszę Państwa, e, e, Biblia warszawsko prawska e, księdza, e, czy biskupa Romaniuka. Sprawdzimy, jak to wygląda w tej Biblii. Już sobie tutaj otworzymy. Proszę bardzo. I zobaczmy, wstrętny katolicki e, szatański przekład. Już patrzymy, postaram się Państwu powiększyć to. 1, 2. Jak napisane jest u proroka Izajasza, oto posuwam wysłańca mojego przed tobą, on przygotuje ci twoją drogę. Co tu mamy? Gwiazdeczkę. Patrzymy niżej. 1, 2, 3. Porównaj. Malachiasza 3, 1, Izajasza 43. Jest odwołanie do Malachiasza. Treść jest podana oczywiście proroka Izajasza i tak ma być zgodnie, z, zgodnie ze źródłem, czyli z z źródłem greckim. Natomiast wyraźnie w odsyłaczu jest y, informacja o Malachiaszu, ale odsyłaczy pan, nie czyta, pan Piotr nie czyta albo czyta, kiedy mu pasują. Y, zobaczymy dalej, proszę Państwa. To jest Romaniuk. Teraz sobie następną Biblię zobaczymy. Polecimy dalej. Przekład. Przekład za, y, doktora Zaręby. Proszę Państwa, to jest ta Biblia. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Wydanie z roku 2020. Bardzo fajnie, duże, duże wydanie. Dla... Ostatnio do mnie przyszło takie. Ja już mam problemy ze wzrokiem powoli. Nowiek niestety swoje robi. Duże, duże literki. Bardzo ładnie się to, to czyta. Bardzo ładnie wydruk wydana Biblia. I zobaczymy, co w tym w następnym przykładzie będzie. Zobaczmy, mieli Państwo. Proszę bardzo, powiększmy żeby nie było wątpliwości. Jedziemy. W księdze proroka Izajasza napisano oto posyłam przed tobą mojego posłońca. On udruje ci drogę. A. Patrzymy sobie, czy jest tu jakaś informacja. Czy mamy jakąś informację. Proszę bardzo, 2a. Powiększę jeszcze, żeby jeszcze bardziej było widać. Malachiasza 3.1. Jest? Jest? Widać? Prawda? Mateusza i Łukasza odwołania. I 3a mm, Izajasza. Czyli tutaj widzicie Państwo, tu jest nawet wskazane. W drugim wersecie jest odwołanie do Malachiasza. Tu mamy, faktycznie jest Malachiasza. W trzecim oraz głos wołającego na pustyni. Przygotujcie trochę Pana. I tu już jest Izajasza. Odwołanie do Izajasza. Czyli cały ten fragment stanowi zlepek Wypowiedzi dwóch yy, proroków, dwóch książek Starego Testamentu. Ale w tekście głównym greckim jest tutaj mowa o proroku Izajaszu, nie o prorokach. I to nie jest, yy, że tak po się przykładem Biblii Tysiąclecia, tylko tak to wygląda, jeśli uwzględnimy źródła greckie. <laughs> Dobrze, zobaczmy już Państwa następną Biblię, może teraz weźmiemy sobie ekumeniczną. Też wstrętną, bo to co prawda jest Biblia, gdzie katolicy, protestanci z wielu wyznań postanowili napisać jeden wspólny przekład. No ale dla Pana Piotra to jest wszystko jeden wielki, jedno, jedno wielkie szataństwo. Zobaczmy sobie, co tutaj mamy. Powiększmy, jak jest napisane o proroka Izajasza. I proszę bardzo odsyłacze, których Pan Piotr woli nie czytać, żeby udawać nomenomen Greka. Proszę 1, 2, Malachiasza 3,1 jest jak w 1, 2, czyli w odniesieniu do proroka Izajasza tutaj jest o proroku Izajaszu, ale pierwsza część tego wersetu mówi o Malachiaszu <laughs> z księgi Malachiasza 31, natomiast druga część jakby tej wypowiedzi słusznie 1, 3 Izajasz 43 i, i, i wszystko się zgadza. Też jest to wyraźnie podane, skąd jest źródło. Że nikt tu niczego nie ukrywa. Zobaczmy następną Biblię. <laughs> proszę Państwa, tym razem Biblia Pierwszego Kościoła. Bardzo ciekawa. Dla kogoś, kto chce sobie coś porównywać, to ciekawa o tyle, że tam jest Stary Testament z Septuaginty. A jak wiemy, wszystkie cytaty Nowego Testamentu, 99,9% cytatów jest z, z greckiej Septuaginty. To jest ta Biblia, proszę Państwa, Biblia I Kościoła. Tłumaczona przez księdza profesora Popowskiego, wybitnego, nieżyjącego już polskiego grecysty. I zobaczmy. dwa zgodnie z tym, co jest napisane u proroka Izajasza. Oto wysyłam swojego anioła przez tobą, a przygotował twoją drogę. Proszę bardzo. I mamy odsyłacz. Zobaczmy, co tu jest napisane. W tym cytacie są słowa Izajasza i Malachiasza w następującej kolejności. Malachiasza 31, Izajasza 43. Czyli też wyraźnie y, przykład Biblii y, pierwszego Kościoła sygnalizuje, że co prawda wypowiedź jest przypisana Izajaszowi, ale tyczy się y, jakby dwóch proroków. Także, proszę Państwa, no cóż, no, y, następna Biblia, która w tym miejscu, y, wszystkie Biblie informują o y, cytatach z dwóch miejsc. Zobaczmy następną nowość, z której jestem średnio zadowolony i średnio mi się podoba. No, ale jak nowość, to też sprawdzimy sobie, co tutaj mamy. Yy, nowy przykład dynamiczny, yy, drugie wy wydanie poprawione z 22 roku. Sam nowy testament, ale to nam wystarczy. <laughs> I, I mamy. I oto dobra wiadomość o Jezusie Chrystusie Synu Bożym, zgodnie z tym, co zostało zapisane w zwoju proroka Izajasza. Odsyłacz drugi. Eee, tutaj takie mam informacje, Biblia hebrajska była zbiorem wielu zwojów, często na jednym zwoju zapisywano wiele ksiąg, aby łatwiej operować takimi zwojami, nazywano je według tutaj, tytułu pierwszej zapisanej tam księgi. Najwyraźniej Marek miał dostęp do zwoju proroka Izajasza, na którym znajdowała się także księga Malachiasza. Widzicie Państwo, czyli, czyli tak na dobrą sprawę. Yy, według yy, redakcji Biblii NPD yy, mówi się często, że yy, jeszcze raz zaprzeczajmy. Często na jeden zwoje zapisywano w wiele ksiąg, aby łatwiej operować takimi zwojami, nazywano je według tytułu pierwszej zapisanej tam księgi. I pierwszą zapisaną był wielki prolog Izajasz. Yy, także co prawda cytat jest, jest i z Izajasza, i z Malachiasza, ale Yy, 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 mówi się tutaj o zwoju proroka Izajasza, a cytuje się dwóch proroków. I także tutaj mamy informację o dwóch cytatach, porównaj Malachiasza 3.1 i porównaj Izajasza 43. Nikt nic nie ukrywa, trzeba tylko czytać yy, przypisy i komentarze Panie Piotrze. Elementarna rzecz, jeśli Pan, ale jak na takiego internetowego kazno dzieje, to powinien Pan o takich rzeczach wiedzieć. Yy, Biblia poznańska wydawnictwo Święty Wojciech. Ciekawa Biblia, o tyle, że zawiera ona jachwę w Starym Testamencie yy, ponad 6000 razy, więc zachęcam dla byłych świadków Jehowy, będzie bardzo dobra. Proszę Państwa, co ta Biblia poznańska pisze w tym miejscu? Już szukam dla Państwa. Yy, momencik, proszę mi dać sekundę. O, to jest to. To jest dokładnie to. To jest skromne przypisy, ale są. I mamy jak napisano u proroka Izajasza. Oto wysyłam przed tobą mojego wysłańca, który przygotuje ci drogę. <laughs> I mamy tak. Yy, dwa. Dwójeczka. Malachiasza 3.1. I trójeczka Izajasza 40, 40 rozdział 3, werset. Zgadza się? Zgadza się. Jest informacja o dwóch księgach? Jest. No ale trzeba czytać przypisy. No ale po co czytać przypisy, jak można jechać po, po katolickich przykładach, prawda? I proszę Państwa, na koniec komentarz żydowski do Nowego Testamentu wydany przez Vocatio. Jest to nic innego jak Biblia Żyda Sterna, opatrzona odpowiednim komentarzem. Zobaczmy, co pan Stern powiedział na temat, na temat tej, tego, tego wersetu. Tu mamy tą stronę. Początek dobrej nowiny o Jeszu i Mesjaszu, Synu Bożym, napisano u Proroka Jeszajachu. Oto posyłam przed Tobą mojego posłańca, On przygotuje u Proroka Jeszajahu, czyli Izajasza. Oto posyłam przed Tobą mojego posłańca. On przygotuje Ci drogę, głos kogoś wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę do I co tu mamy? Dwa, trzy. Napisano u Proroka Jeszajachu. Jedynie dwa ostatnie wersy to cytaty Izajasza. Pierwsze dwa pochodzą z Malachiasza. Zwój z prorokami zaczyna się od Izajasza, a popularne było określenie zwoju od nazwy jego pierwszej księgi. No i tutaj potwierdza się to samo zdanie, które było już tam, nie pamiętam w którym komentarzu, że to dokładnie tak jest, że nazywa się zwój od pierwszego proroka w, tym, w tymże zwoju. Także, no cóż proszę Państwa. Pokazałem Państwu kilka Biblii polskojęzycznych. Oczywiście to są szatańskie wydania, więc Pan Piotr nie uzna tego za jakikolwiek argument. Są to Biblie tłumaczone przez szatańskich katolików, protestantów i innych innowierców. Nie, nie jest to niestety Biblia tłumaczona przez New, jakiś tam Church, Baptist itd. Jedynie Biblia Gdańska tłumaczy to bardzo dobrze. Także widzicie Państwo. W tym tekstu się receptusie czytamy, jako napisano w prorokach. Oto po to ja posyłam anioła mego przed obliczem mm -hmm. Twoim, który zgotuje drogę Twoje przed tobą. Twoje. Moje I i Twoje. Powiedział nam, że zachowa swoje słowo. Mm -hmm. Ale to nie znaczy, że diabeł nie będzie robił jakichś śmiesznych podróbek. Dokładnie tak. Biblia daj. Gdań... I tu jeszcze Państwu pokażę, nast pokażę następny materiał. Pana Piotra, dotyczący też yy, jaka Biblia jest najlepsza. To widzicie Państwo znowu TikTok z kolei. Tu jest jakby kalka z TikToka. To też jest taka forma. Generalnie szorcy powstały jako odpowiedź yy, na TikToka, bo to, jest, bo to jest bardzo chwytliwe. Ludzie są w stanie bardzo często skupić się przez kilka minut na jakimś materiale i to właśnie wykorzystuje Pan, pan Piotr w swoich, swoich swoich krótkich filmikach. Jeżeli chciałbyś przeczytać Biblię, to powinieneś wiedzieć, że w języku polskim dostępnych jest wiele różnych jej przekładów. Sama Biblia składa się z 66 ksiąg, 39 ksiąg Starego Testamentu, spisanych oryginalnie w języku hebrajskim, i 27 ksiąg Nowego Testamentu, spisanych w języku greckim. Na przestrzeni wieków wiele ludzi tłumaczyło Biblię na język polski i nie wdając się w szczegóły, jednym wyszło to lepiej, innym gorzej. No bo po co wdawać się w szczegóły, bo po pierwsze formuła TikToka nie umożliwia tego, więc bezpiecznie pan Piotr sobie to wykorzystuje. Ale gdyby tak wejść w szczegóły, to by wyszło, że pan Piotr zwyczajnie bredzi. No ale po co takie rzeczy mówić, prawda? Najwierniejszym przykładem w naszym języku jest tak zwana Biblia Gdańska. Tak, bo pan Piotr tak powiedział, najwierniejszym przykładem jest, jest Biblia Gdańska. Po raz pierwszy w całości wydana w 1632 roku w Gdańsku. Zapomniał dodać, że przez fałszywych szatańskich kalwinistów i fałszywych szatańskich protestantów. Jest ona wydawana po dziś dzień, a jej tekst można też znaleźć na międzynarodowych portalach biblijnych, takich jak Bible.com czy WordProject.org. Na tym drugim jest też dostępna wersja audio, gdzie można sobie Biblii zwyczajnie Spaniale. posłuchać. Wzruszenie odiło mi mowy, Panie Piotrze, naprawdę. Że pan tak, tak ludzi, ludzi instruuje, na czym polega. Gdzie, gdzie można czytać tą wspaniałą, najlepszą Biblię. Proszę Państwa, no cóż, no. Jak to komentować? No. Szorcy, co do formy. To można się ładnie ubrać w ładną koszulę, krawacik, Taka formuła zresztą jest w tych wszystkich kościołach protestanckich, gdzie wszyscy mówcy tak właśnie elegancko się ubierają. Nie mam nic do tego, bo to przecież w przeciwieństwie do mnie pan, pan prezentuje się znacznie, znacznie lepiej. Wydaje mi się, że jednak istotny jest przekaz. Chociaż to są różne koszule, także to z tym różnie bywa. Ale tak, już zmieniając nieco temat, widzicie Państwo, można jakieś coś zacytować, coś pokazać, gdzieś jakiś króciutki filmik nakręcić, Zochydzić wyśmiać. A gdyby tak, co do czego, to nie bardzo mam co do powiedzenia. No bo po co? No przecież Biblia Gdańska w Polsce najlepsza, chociaż i tak jest z czopki, bo nie jest to Biblia Króla Jakuba, o tym już nie powiemy. Uczmy się staroangielszczyzny, bo, bo to jest podstawa do zbawienia. Przed Biblią Króla Jakuba nie było żadnej dobrej Biblii. Zanim powstała Biblia Króla Jakuba, wszystkie Biblie, które powstawały na Wulgacie i wszyscy chrześcijanie, którzy korzystali wcześniej z tekstów, nie wiem, greckich, z tekstów, z tekstów yy, opartych na Wulgacie, na, na, na przykład, nie wiem, z, Bi, z Biblii Płótnego, czy, 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 czy z innych starszych Biblii to niestety mieli pecha i, i korzystali ze sfałszowanego Pisma Świętego. Dopiero po, jak pojawiła się wspaniała króla Jakuba, to odtąd można uczciwie wielbić Pana Boga. No cóż, no można i tak argumentować. Proszę Państwa, no chyba będę kończył. Proszę o komentarze, na które odpowiem. Dodatkowo jeszcze informuję Państwa, że tak jak obiecywałem, będę też wypowiadał się na temat tych czterech wskazanych przez Pana Piotra Oczywiście wykazując, że opiera on je jedynie od tekstus receptus i wtedy faktycznie może takie rzeczy mówić, natomiast wszystkie zdecydowana większość współczesnej Biblii już nie opiera się na tym archaicznym źródle Nowego Testamentu opartym na zbyt małej ilości manuskryptów. Przygotowuję się też dla Państwa na takie porównanie. Tekstów, tekstów krytycznych Nestla Landa jadą do mnie wydania z roku 1930, chyba 1963, 1993 i, i ten ostatni, który posiadam. Będziemy sobie porównywać kilka wersetów, jak zmieniała się krytyka tekstu ze wzrostem jakby posiadania większej ilości manuskryptów, jak należy do tego podchodzić czysto naukowo i uczciwie, a nie jakby historycznie narzucając ludziom jako jedyne słuszne źródło to, co w dużej części zrobił Erasmus z Rotterdamu. Notabene katolik, niestety katolik, no ale katolikom czasem wierzymy, czasami nie wierzymy. No to taka retoryka, właśnie taka, taka, widzicie Państwo. Tak się wykorzystuje, jak ktoś czasami czegoś nie wie, obejrzy sobie krótki koszorca i już wszystko wie. Dobrze, proszę Państwa, kończę, bo już zaczynam przynudzać. Kłaniam się pięknie i zapraszam do moich następnych materiałów. Do widzenia Państwu.